Cześć, zanim udostępnię Wam ten materiał, chciałbym do niego dopowiedzieć parę słów. Jest to filmik, na którym zobaczycie reakcję moich przyjaciół na film Doctor Strange w Multiversum Obłędu. Oglądaliśmy ten film w łódzkim IMAX-ie w ramach kolejnego piku łysawki i pomysł na ten filmik polegał na tym, że zapytam moich przyjaciół, jak im się podobał ten film i jaka postać zrobiła na nich najlepsze wrażenie. Materiały do tego filmu nagrałem w łódzkiej manufakturze właściwie pod kinem albo na kinowym parkingu. A drugą część materiału, drugą część wywiadów nagrałem w centrum Łodzi. Wybraliśmy się do pubu, żeby się po prostu zintegrować. I cóż, jak sami zobaczycie, materiały do tego filmiku będą różnej jakości, będą miały różną jakość zarówno audio, jak i wideo. Jest to spowodowane tym, że pod kinem po prostu jest głośno, bo ludzie wychodzą i tam jest oczywiście jeszcze manufaktura, więc starają się zredukować szumy, ale jakość audio jest, mogę powiedzieć, że jest poprawna, ale nie oczekujcie jakiejś super jakości audio. Jeżeli chodzi o jakość wideo, to gorsza jest w materiałach z klubu. Natomiast uważam, że ten film jest na tyle przyzwoity, zarówno jeżeli chodzi o audio, jak i wideo, że go puszczę, bo chciałem, żebyście po prostu słyszeli, co moi znajomi mają do powiedzenia na temat tego filmu. Wiem już na przyszłość, że jak będę robił tego typu materiał, to prawdopodobnie będę musiał się wyposażyć w statyw. Znaczy, statyw mam w domu, albo w jakiś tripod i ustawić go w jednym miejscu, żeby kamera, tak wiecie, nie skakała i była w miarę stabilna. No i jeżeli będę chciał nagrywać audio, to żeby przynieść ze sobą osobny mikrofon, żeby ta jakość dźwięku była lepsza. No i żeby odejść jeszcze w dalsze miejsca, aczkolwiek wiecie, jak się nagrywa wrażenia prosto z kina albo spod kina, to ciężko jest przejść w jakieś miejsce, w którym nie ma ludzi, szczególnie jak to jest łódzka manufaktura, gdzie ona jest wypełniona ludźmi, także ciężko znaleźć właśnie takie miejsce sterylne. To nie jest nagranie, wiecie, domowe czy w jakimś studio, tylko to jest nagranie, że tak powiem, vlogowe. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten filmik. Jeżeli macie jakieś sposoby, jak poprawić jakość audio i wideo w tego typu materiałach, to dajcie znać, z chęcią się zapoznam. A tymczasem zapraszam Was do filmiku i do wysłuchania opinii moich znajomych o filmie Doctor Strange w Multiversum Obłędu. Jesteśmy po seansie Doktora Strange'a, wyszliśmy właśnie z łódzkiego IMAX-a, ze mną jest Piotrek. Piotrek, jak Ci się podobał film? No, film ogólnie mega na plus. Nie wiem, co mogę sobie powiedzieć. Fajne CGI, w końcu udane w MCU. No i reżyser dowiózł, bo nie spodziewałem się, że w sumie Raimi tak dobrze wróci. Myślałem, że będzie gorzej. No tyle, no jestem zadowolony ogólnie bardzo. Myślałem, że będzie cameo fest, a w sumie wyszedł z tego fajny, spójny film. Bardzo mi się podoba ten film. Uważam, to jest dla mnie 4/8 dla MCU z rzędu. I no widać, że to przyszedł reżyser z konkretnym pomysłem. Widać, że cameo zostały fajnie wykorzystane, a nie tylko, żeby tam było jakieś drugnięcie oka do pana, tylko faktycznie wszystko jest na swoim miejscu, elementy horrorowe działają. Było dużo Rachel McAdams, wszystko mi się podobało. Wszystko ci się podobało. Max, jak ci się podobał? To top 3 na pewno mojego imsy. To jest w sumie film pode mnie zrobiony. Czujesz ten horror, czujesz Sama Raimiego, który jest Sam Raimi na rowerku. Jak się bardzo autorski jest to. Jest strasznie autorski. Jakby masz tutaj pełno takich ujęć typowych z Sama Raimiego. Jeśli ktoś zna Martwe Zło, jest zajebiste nawiązanie. I to jest w ogóle najbardziej kameralne też film MCU, co mi się mega podoba. I nie jest też Cameo The Movie, co się bardzo bałem. Mój kochany film, na razie jestem świeżo po seansie, ale horror czuć. Ja kocham horror, jestem horrorowy. Także lećcie śmiało do kina, do IMAX-a, jak nie macie możliwości IMAX-a, to się do zwykłych, bo też warto w sumie. A ze mną jest Eryk. Eryku, jak ci się podobał film? Bardzo dobrze. Bardzo by mi się jeszcze bardziej podobał, gdyby nie pewne fanki obok mnie, które na każde pojawienie się jakiejkolwiek postaci trzęsły się i mnie też. O. Ale mi się wydaje, że było bardzo dobrze i chciałbym więcej. Ze mną jest Kasia. Kasia, jak ci się podobał ten film? Ogólnie mam trochę mieszane uczucia, ale bardziej w stronę pozytywną zdecydowanie. Ze mną jest Laura. Laura, jak ci się podobał ten film? Podobały mi się bardzo te wątki, ładna muzyka, ładne efekty, ładni aktorzy. Wszystko ładnie, ładnie. Ładnie, ładna druga część, która stręża. Ze mną jest Mati. Mati, jak ci się podobał film? Okej, mam trochę zastrzeżeń, ale jest w topce. Ze mną jest Patryk. Patryk, jak ci się podobał film?
Film bardzo mi się podobał. Jeden z najlepszych w MCU zdecydowanie. Było czuć w końcu rękę jakiegoś reżysera. Taki bardzo spójny. Tak, zdecydowanie. Ze mną jest Wiktor. Wiktor, jaki się podobał film? Co? Byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie nastawiałem się za bardzo na nic. A bardzo mi się podobało to, jak wybrzmiał ten styl reżyserski jego. Czyli ja bardzo lubię, jak bardzo to było czuć, że to jest jego film. Taki autorski. Ile to było, kurde, bawienia się kobiet elementami. Naprawdę to jest mega przyjemny sens filmu po prostu. I podoba mi się to, jak to wszystko się potoczyło. Ze mną jest Wiktoria. Witam. Wiktoria, jak ci się podobał ten film? Nie no, film zajebisty, nie? Jakby muszę obejrzeć jeszcze raz, ale to prawdopodobnie będzie moja topka MCU. Dwa, ze mną jest Radek. Cześć. Radek, jak ci się podobał ten film? Podobał mi się, ale mam pewne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o historię. Uważam, że za bardzo to wszystko było skonsolidowane, jeżeli chodzi o akcję. Za mało było pewnych fabularnych jakby popnień do przodu. Mam na myśli, że fabuła cały czas się kręciła wokół Ameryki Chavez, która była wspaniała w tym filmie. Ale no właśnie akcja, cały czas akcja i nie było takich momentów na złapanie oddechu, na zbudowanie fabuły, poza wątkiem Scarlet Witch, gdzie uważam, że bardzo właśnie dobrze poprowadzono cały jej wątek, tą całą psychologię tej postaci właśnie po WandaVision. Jakbyś miał wyróżnić jedną postać z całego filmu, która najbardziej tobie przypadła do gustu, albo która ci najbardziej na plus zaskoczyła? Rachel McAdams, Christine Palmer. Christine Palmer, dokładnie. Ja się osobiście nie spodziewałem, że będzie aż tak dużo ja filmie, też. Bo w scenariuszu Scotta Derricksona w ogóle nie było. Ona została wycięta z tego filmu. Ja byłem zaskoczony wręcz, że ona ma tak istotną rolę do odegrania w tej całej fabule. No. A oprócz Rachel McAdams, kogo byś wyróżnił? No myślę, że doktora Strange'a i tak, bo on jednak trochę zyskał po tym, po Spider-Manie i po tym filmie, bo on się zawsze wydawał, przynajmniej dla mnie, taką w miarę nudną postacią. Mimo, że używał tej magii i tak dalej, no to jednak on był tym takim doktorem, co się go woła na pomoc i tyle. On był taki prosty, a teraz faktycznie widać, że życie mu cały czas no, spuszcza na przepuszczenie w pierdol, za pierdolem i no... No, współczuję po prostu temu chłopowi i coraz lepiej mu idzie w tej magii, coraz bardziej to imponuje wizualnie. Coraz bardziej potężny. Tak, i jestem bardzo ciekawy, co dalej tam dla niego Kevin Feige szykuje, bo jednak ta scena po napisach zapowiada nie bardzo ciekawe rzeczy. Strange. Zdecydowanie Strange, bo ta postać do tej pory była średnia. Dobra. Jaka postać ci najbardziej zaskoczyła na plus? Jaką postać najbardziej polubiłeś w trakcie tego? America Chavez, gdyż miał go... Nie czytałem komiksów, nic i tak naprawdę nie miałem żadnych ekspektacji z angielskiego. Oczekiwam, dokładnie. Oczekiwam wobec tej postaci. A mnie bardzo zaskoczyła i aktorka też mi się dała radę, no bo tam 16 lat, nie? To ona no, bardzo dobrze wypadła, więc bardzo polubiłem. No i zobaczymy, jak to będzie przyszłość tej postaci, bo bardzo mi się spodobała. Jasne. Jaka była postać, która cię najbardziej zaskoczyła na plus albo na minus w tym filmie? Najbardziej na plus mnie zaskoczył w sumie Strange i America Chavez, a na minus w sumie na razie nie mam takiej postaci. Wszyscy wykonali dobrą robotę, więc nie było żadnych minusów. Super. Jakbyś miała jedną postać wyróżnić z całego filmu, z całego seansu, kto to był? Ja tutaj jeszcze tak miałam Wanda, bo są to wątki właśnie tej depresji, bo Wanda Vision, ten jej właśnie strater powiedział takim mężem, że tak się znajduje jej mąż i że dopiero się z każdym dzieci to było taki główny cel. Pokazano jej, że to nic nie da, bo oni mają własną matkę. Tak się było do serca jednak, że w sumie biedna babka, bo chciała tylko się z każdym problemem, co nie dało, bo i tam spali tak naprawdę. W sumie Doctor Strange tak naprawdę, a na plus mnie zaskoczyła Wanda, bo kompletnie nie czytałem lików, nie oglądałem spotów. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ona będzie główną antagonistą. Naprawdę. Jasne. No. Ale no i Chavez była też spoko. Myślałem, że będzie taka bardzo irytująca, ale naprawdę ładnie weszła w fabułę. I to jest film o Doktorze Strange, co najważniejsze. A się bałem, że będzie. No i tempo też jest super. To, że Doktor Strange jest moją ulubioną postacią w tym filmie, to zdecydowanie, ale na plus najlepiej wypadła Monika, po której nie spodziewałem się nas właściwie, szczególnie po aktorce, której no, nigdy jeszcze nie widziałem. Jest bardzo taką centralną postacią w tym filmie, wbrew pozorom, tak. Bo jej bardzo było mało w materiałach promocyjnych, a tu się okazuje, że jest kluczową postacią. Tak, to zdecydowanie ma swój wątek, wyszło to... No, też lepiej niż się spodziewałem, na pewno.
Gdybyś miał jedną postać wyróżnić z całego filmu, która po tym seansie przypadła tobie najbardziej do gustu? America Chavez. Zdecydowanie nie wymienię jakby imienia aktorki. Xochitl Gomez. Dziękuję Jasne. Bardzo. Świetna aktorka, naprawdę wielkie odkrycie, jeżeli chodzi o Marvela i myślę, że zrobi dużą karierę w Hollywood i no, skradła moje serce, można powiedzieć. Naprawdę świetną postać stworzyła. No oczywiście drugą Scarlet Witch. Jeżeli ktoś oglądał WandaVision, to wie, dlaczego ta postać jest... jakby ona już świetna była we wcześniejszych filmach Marvela. W WandaVision to jakby podkreślili całą tą jej psychologię, zbudowali tą postać troszkę jakby na nowo i właśnie była kontynuacja tego w Doktorze Strange'u 2 i uważam, że wyszli z obronną ręką z tej postaci. Mam nadzieję, że to nie jest jej koniec. Jeszcze kiedyś wróci, bo szkoda by było i stracić taką postać i tego aktora. Jaka postać najbardziej cię zaskoczyła w tym sensie? Wiesz co, mnie zaskoczyło w ogóle, jak Elizabeth Olsen to zagrała. Ja pierdzielę, jakby tam spoilerami nie lecąc, ale bardzo duże spektrum, dużą gamę odmienić w tym sensie. Jest to bardzo emocjonalna postać. Zaskoczyła mnie też w ogóle to był taki Strange-centryczny. Ja wiem, że to dziwne, że mnie zaskakuje, że film o Strange'u jest o Strange'u, no ale więc fajnie było zobaczyć, że miał taki konsekwentny charakter. Gdybyś miała powiedzieć, jaka postać zrobiła na tobie najbardziej pozytywne wrażenie, jaką postać najbardziej polubiłaś z tego seansu? Nie, no chyba Strange, potem pięknie jakby zostało pokazane to, jak to, że są różne wersje ciebie, to nie znaczy, że wszyscy są tacy sami, ale jednocześnie coś w tym jest, że jakby mają tą cechę wspólną. No i Wanda, to, że dostała swój taki mały redemption arc za to, co zrobiła w Westview. Co prawda Wanda jest Wandą, ale... ale 1/10 by nie było Lokiego. Aha, no tak, ja też bardzo na to liczę. Nawet materiał nagrany, czy Loki będzie, czy nie będzie, aby się idealnie, myślę, że wpisywał właśnie. W sensie, moim zdaniem, to, że go nie było, to była też dobra decyzja, ale jakby był... to by było lepiej. Tak, bo nie wiem, czy widać, ja to fanka jestem, wspaniała bluzka, prawda? Tak. Jaka postać ci najbardziej zaskoczyła na plus? Jaką postać najbardziej polubiłeś w tym sensie? No to chyba też America Chavez, no bo jednak płynnie wyszedł jej origin story i trochę wyglądało w ogóle, jakby była to historia o niej, a mimo wszystko to było na tyle dobrze wprowadzone, że film opierał się na Strange'u. Black Bolt fajny, bo umarł śmiesznie i nawiązanie do Deadpoola oczywiście. A tak to, nie wiem, Kaczyński mi się nie podobał i to największy minus. Względem twoich oczekiwań przed seansem, a to jak się czujesz po filmie, jakbyś to wszystko ocenił? Tak, przed opiniami to jest powyżej tego, co oczekiwałem, ale opinie tak mnie nakręciły, że jednak troszeczkę się zawiodłem. W całym Marvelu, w całym MCU powiedzmy, zamykając to tylko w filmach MCU, to byś umieścił w górnej połowie tabeli, w dolnej? Na szóstym miejscu. Na szóstym miejscu od góry? Od góry. Od góry. Jak oceniasz to względem swoich oczekiwań przed seansem? Jakie miałeś oczekiwania przed seansem, a jak się czujesz po seansie względem tego, co wcześniej czułeś? No na pewno jestem uspokojony trochę, bo wierzyłem, że ten film może się udać, szczególnie po zwiastunach, aczkolwiek jakaś taka no, mała wiara w to, że ten film nie wyjdzie była przez te zawirowania z reżyserem, przez to, że jednak jest to, jakby nie patrzeć, trochę event z multiversum, ale zdecydowanie teraz po seansie mogę stwierdzić, że jestem usatysfakcjonowany. Ogólnie na początku byłam przehypowana, potem trochę hype opadł, jak obejrzałam sobie No Way Home, bo bałam się, że to będzie No Way Home wersja druga. Na szczęście moje oczekiwania zaszły, jak już zaczęłam oglądać ten film i wyszło, że całkiem w porządku. Jakie miałeś oczekiwania przed seansem, a jak się czujesz jakby po seansie w związku z tym? Czy miałeś oczekiwania, a wyszedłeś zaskoczony pozytywnie? W sumie tak, czyli oczekiwania miałem bardziej, że nie chcę się hypować, bo się zawiodę i bardziej się spodziewałem, że się zawiodę, więc nie byłem pozytywnie nastawiony, ale nie byłem też negatywnie. No i ostatecznie omijałem tam spoty, żeby się nie nakręcać i ten, no i wyszedłem w sumie zadowolony bardzo z filmu i myślę, że dowiódł fajnie. Wiktoria, na koniec chciałem, żebyś umiejscowiła ten film jakby w swojej topce MCU. Czy to jest górna połowa tabeli, dolna, czy to taki przeciętniak, czy to jest pik absolutny Marvela, czy gdzie byś go umieściła? Na ten moment top 5
pojęcia, ale w którym miejscu nie mam pojęcia. Muszę jeszcze raz obejrzeć. Jak w całym MCU byś go osadziła? Że to jest górna połowa, dolna połowa, środek. Jakbyś miała ocenić to w skali całego MCU, to by była górna połowa tabeli, to byłby peak Marvela, czy raczej dolna połowa tabeli? Jakby się ten film społował? Wydaje mi się, że w górnej tej części, może to w 3, ale jakoś tak właśnie, bo to był dobry film, tylko tak lepszy niż to w mojej top 3, to nie jestem pewna. Co by nie przemyśleć jakoś spokojnie, bo jesteśmy na seansie, ale dobry, tak, czyli górna część nie dolna. Jasne. Top 5 myślę, żeby nie było. Mhm. Ale pomimo tego, że mam trochę zastrzeżeń do tego filmu, właśnie jeżeli chodzi o scenariusz, o narrację, historię, to jest jeden z najbardziej autorskich filmów, jeżeli chodzi o MCU. Sam Raimi po prostu stworzył film, który co prawda korzysta z tych schematów marvelowskich, ale ten jego reżyserski styl jest widoczny praktycznie w każdej jakby minucie, w każdej scenie, gdzie mamy te horrorowe stawki chociażby, one... No nie nazwałbym tego filmu typowym horrorem, jak na przykład Batman był typowym kryminałem, ale właśnie te różne horrorowe elementy, to różne nawiązania do kina grozy, to po prostu pokazuje, że to jest sam Raimi w całej okazałości i potrafił swój styl przemycić jakby do Marvela, pomimo tego, że poprzednie te filmy, no bywały różne, powiedzmy, jeżeli chodzi o styl, tutaj jest bardzo wyrazisty i super, że to tak już.